W ogóle to zjadanie dzieci u mrówek też jest trochę specyficzne, bo dla nas to brzmi tak przerażająco, ale większość pokarmu zmagazynowanego u mrówek jest w postaci jajek. A. Czyli że one rzeczywiście też same po prostu w momencie problemu dożywiają się potomstwem, dlatego że zapasy... Tam kanibalizm nie jest demonizowany. Nie jest demonizowany, po prostu zapasy szybko się zepsują i nie ma jak co jeść, a to jajko... się je dzieci. No de facto ludzie też to robią, tylko bardzo to demonizują.